Półtora roku temu wśród członków Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej powstał pomysł takich spotkań. Biznes i kultura powinny się do siebie zbliżać i ten pomysł jakby zaowocował spotkaniami cyklicznymi, comiesięcznymi, gdzie dyskutujemy o bardzo istotnych sprawach biznesowych. Tym razem mówiono o budowaniu autorytetu i prestiżu przedsiębiorców. Tematem kolejnego spotkania z cyklu Kulturalnie o biznesie była bowiem myśl Mój szef moim mistrzem. I stąd właśnie wybór gościa specjalnego. Tym razem był nim pierwszy prezydent Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i jej założyciel Jan Michalik. Jego status mistrza jest przez nas dostrzegany, dlatego że po pierwsze zbudował bardzo prężną firmę, która funkcjonuje do tej pory, jakby rozwijając się na kilka branż, na branżę okniarską, na branżę hotelową, a poza tym jego autorytet jako człowieka jest niekwestionowany. Jan Michalik opowiadał o autorytetach i o tym, jak stać się mistrzem dla innych. Najkrótsi ludzie nie od razu wszystko załapią, nie od razu wszystko zrozumieją i nie od razu chcą się wysilić, ale jak już załapią i się wysilą, a to wtedy na ogół to doceniają, szczególnie wtedy, kiedy im to rzeczywiście później łatwiej przychodzi. To właśnie zadanie dla mistrza. Kogoś, kto motywuje do działania, wskazuje drogę i służy radą i doskonale wie, co robić, jeśli uczeń jest gotów iść swoją drogą. Prawdziwy mistrz tą drogę ucznia akceptuje i to jest naprawdę wielka cecha mistrza. Kolejne spotkanie przedstawicieli biznesu i kultury już 13 sierpnia.